Zbliżają się święta wielkanocne, a nieodzownym elementem tychże świąt są pisanki. Pisanki wywodzą się z wierzeń pogańskich. Przyjęte zostały przez chrześcijaństwo około XIII wieku i stały się nieodzownym elementem świąt aż do dzisiaj. W zależności od regionów są różne sposoby wykonywania pisanek. I tutaj chciałbym nadmienić, że nie każde ozdobione jajko jest pisanką, gdyż pisankę się pisze. Jest to metoda batikowa polegająca na nanoszeniu na skorupkę jajka roztopionego specjalnym pisakiem wosku. My zajmujemy się dzisiaj wyłącznie pisanką lubelską i teraz pokażę Wam, jak wykonywać poszczególne elementy, żeby powstało piękne, ozdobione jajko. Musimy przygotować na początek wydmuszkę. Najlepiej czyste, białe jajko, surowe, bierzemy. Robimy pilniczkiem okrągłym otwór. Kilka ruchów, mamy ładny, nieduży otworek. Z drugiej strony drugi. I teraz są różne sposoby. Można wydmuchiwać ustami, ale jak się to robi, jedno, dwie wydmuszki. Natomiast jeśli chcemy zrobić większą ilość, ja tu mam pompkę taką z wężykiem. Przykładamy wężyk do jednego otworu. I mamy gotową wydmuszkę. Nie kładziemy ją na kaloryferze, czy po prostu odkładamy na kilka dni, żeby wyschła. I następnie, chcąc pisać, musimy zatkać na początku otwory woskiem. Rozgrzewamy pisak nad palnikiem czy świecą, moczymy w wosku i zatykamy otwór. Czynimy to po to, żeby później barwnik przy kolejnych etapach robienia pisanki nie wchodził nam do skorupki, do środka. Na tej skorupce wosk nanosimy specjalnym pisakiem. Podgrzewamy, moczymy w wosku i bierzemy się za pisanie pisanek. Polega ono na tym, że na czystym białym jajku nanosimy tym pisakiem ornament, wszystko to, co ma być białe później na pisance. Lubelskie pisanki charakteryzowały się tym, że w zasadzie w 100% kiedyś były wykonywane właśnie woskiem. Różniły się w poszczególnych regionach kolorystyką, wzornictwem. W tej chwili możemy wyodrębnić pisankę krzczonoską, pisankę biłgorajską, podlaską. I tutaj zrobiłem już gałązki białe. Wkładamy teraz tą skorupkę do żółtego barwnika. Nie, to jest barwnik, jakiego używamy. To jest barwnik kwasowy musi być, żeby reagował ze skorupką. Ja używam w tym przypadku barwników do wełny, że o, już mamy w tej chwili barwione jajko na żółto. Osuszamy je, nie wycieramy, żeby po prostu tej powłoczki z jajka nie zetrzeć razem z barwnikiem. Chwilę powinno to odczekać. Będziemy pisali wszystko to, co ma być na pisance żółte. Charakterystyczne w pisance lubelskiej było wzornictwo. Często wykorzystywano w zdobieniach motywy gwiazdy, słońca. Wykorzystywano również motywy swastyki. W niektórych regionach były wzory roślinne, rzadziej zwierzęce. Charakterystycznym też było tak zwane drzewko życia. Przyjmowało różne formy. I tu mamy już dwa kolory na jajku, biały i żółty. Wkładamy teraz do barwnika czerwonego. Po ubarwieniu na kolor czerwony osuszamy i na tym nanosimy teraz wszystko to, co ma być na pisance czerwone. Jeszcze jedno. Powinniśmy używać jajek niemytych, czystych i najlepiej białych. To wtedy te kolory wszystkie są wyraziste. W tej chwili na czerwonym zrobione też gałązki. Wkładamy do barwnika, którym będzie czarny barwnik. Będzie to tło. I w tej chwili musimy otworzyć zatkane wcześniej otwory woskiem, żeby pisankę ogrzewając nie wybuchła nam. Ogrzewamy nad palnikiem, wycieramy delikatnie
rozpuszczony wosk. I tu jest właśnie wykonana w tej chwili. Taka prościutka. Były różnego rodzaju zabawy związane z pisankami, więc dzieci często z górki spuszczały toczące się jajka, które dalej się potoczy. Stukano się, ale to jak były gotowane, na gotowanych jajkach robione, stukano się, które wytrzyma. Lubelskie pisanki to do 100% były robione metodą batikową, czyli pisane woskiem. Te techniki wykonywania pisanek się mieszają i teraz na przykład w lubelskim się stało popularne wydrapywanie, które to całkiem po prostu przyszło do nas z innych regionów. Większą wiedzę dotyczącą pisanek, gdyby były osoby tym zainteresowane, to Stowarzyszenie Twórców Ludowych 2 lata temu wydało książkę Katarzyny Kraczeń o pisankach dotyczące całości pisankarstwa w Polsce, gdzie są przedstawione sylwetki twórców, wzornictwo.